Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej poświęconej między innymi jutrzejszej sesji. Na tej sesji jest prawie 30 projektów uchwał, z czego jedna budzi największe zainteresowanie opinii publicznej. Jest to plan zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Trzebiatowskiej, chociaż on obejmuje znacznie większy obszar miasta. Jest tam kilkadziesiąt odrzuconych przez panią prezydent uwag złożonych do tego projektu. Postaraliśmy się je pogrupować w taki sposób, żeby część przegłosować blokiem, bo dotyczą konkretnych spraw pisanych przez wiele osób. Niemniej jednak po jego uchwaleniu, a wierzę w to, że Rada Miasta uchwali jutro ten plan, jego wejście w życie nastąpi w perspektywie miesiąca, półtora miesiąca, w zależności od tego, jak szybko ukaże on się w dzienniku urzędowym wojewody zachodniopomorskiego. Wśród wątpliwości, które się w tym planie znajdują, są kwestie związane z ilością miejsc parkingowych, ze wskaźnikami dotyczącymi miejsc parkingowych. W poprzednim planie dla Trzebiatowskiej ten wskaźnik był ustawiony na poziomie 1,3, czyli na 10 jednostek mieszkalnych, mówię tutaj o mieszkaniach oczywiście, 13 miejsc parkingowych, w tym planie zaproponowane jest 12 miejsc parkingowych, a w niektórych obszarach stosunek 1 do 1, co przy wzrastającej liczbie samochodów w naszym mieście wydaje się być trochę dziwne, ale te kwestie będziemy rozstrzygać jutro podczas głosowania. Kolejną ważną uchwałą, o której mówiła już pani prezydent i którą chcemy podjąć, żeby pomóc podjąć decyzję, jaka ma być przyszłość tego terenu. To jest plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący kwartał między innymi przy Kołobrzeskiej Maronie. Dzięki temu 9 miesięcy powinno wystarczyć nam na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego i będziemy starali się przypilnować, żeby ten plan w ciągu tych 9 miesięcy dla tego obszaru był przygotowany. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, to wtedy pani prezydent będzie zobowiązana wydać decyzję o warunkach zabudowy, która może rozmijać się z oczekiwaniami mieszkańców sąsiednich budynków, którzy zresztą walnie i licznie do nas się zwracają w tej sprawie. Zdumienie moje jest takie, że do Urzędu Miasta pod koniec stycznia wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy również dla fregaty kołobrzeskiej i tutaj nie mamy wzbudzonego planu, chociaż budynek jest historyczny i warto byłoby się zastanowić, czy powinien być on przekształcony w apartamenty i hotele, czyli klasyczny hotel typu kondo. Będę o tym rozmawiał z panią prezydent, bo może jednak faktycznie warto rozstrzygnąć te kwestie w planie zagospodarowania przestrzennego, a nie w decyzji o warunkach zabudowy. Na jutrzejszej sesji będą procedowane zmiany w budżecie. I te zmiany w budżecie wywołały gorącą dyskusję na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Radnym nie podoba się, że do zmian budżetu dorzucono ponad 2 miliony 250 tysięcy dodatkowych pieniędzy na przebudowę targowiska przy ulicy Trzebiatowskiej. W sumie byłaby to kwota około 7 milionów, chociaż na posiedzeniu komisji pani wiceprezydent Monika Foremna-Pilarska mówiła, że ta kwota może być jeszcze wyższa. Będziemy proponowali, mimo że skarbnik protestował, zmiany w tej uchwale, to znaczy wykreślenie tej kwoty. I cytując panią wiceprezydent, projekt przebudowy targowiska wygląda jak Bizancjum, w związku z tym trzeba się zastanowić, czy tak ogromna kwota powinna być wydatkowana na przebudowę targowiska w zakresie znacznie wykraczającym poza oczekiwania osób tam handlujących. Muszę się, proszę Państwa, odnieść do kwestii stanowiska, które wypracował zespół do spraw zabytków działający przy pani prezydent w kwestii baszty lądowej, potocznie nazywanej przez większość mieszkańców basztą prochową. Chciałbym prosić panią prezydent, żeby wyłączyła się z tych negocjacji i wyznaczyła do nich swoją zastępczynię, właśnie panią Monikę Pilarską, Foremną Pilarską, oraz włączyła do tego zespołu przedstawicieli wszystkich klubów w Radzie Miasta. Jesteśmy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu. Jesteśmy zainteresowani dyskusją na ten temat. Z kolei właściciel baszty, pan Rafał, był sztabowcem pani Anny Mieczkowskiej. Dla czystości sprawy wolelibyśmy, żeby szerszy zespół zawierający pełne spektrum sił politycznych w Radzie Miasta brał w tym udział. Będziemy mieli sytuację jasną, czystą, a warto na ten temat podyskutować. Zmuszony jestem również odnieść się do pewnych zarzutów, które zostały mi postawione
przez panią prezydent w piśmie. Część z państwa redakcji publikowała to pismo na swoich łamach, a część relacjonowała, o co chodzi, a mianowicie mojego rzekomego uczestnictwa w czynnościach kontrolnych komisji rewizyjnej, która kontrolowała spis wyborców i rejestr wyborców. Stanowczo oświadczam, że nie brałem udziału w żadnych czynnościach kontrolnych. Z dokumentami komisji zapoznałem się w dniu 6 lutego, kiedy zespół kontrolny złożył je w biurze Rady Miasta. Te dokumenty wyglądają w ten sposób. Do tej pory z tymi dokumentami zapoznało się 8 radnych. Każdy z radnych ma wgląd do tych dokumentów. One zawierają oczywiście dane wrażliwe, ale my jako radni podpisywaliśmy na początku tej kadencji zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej. W związku z tym dbamy o wrażliwość tych danych. Przy czym absurdalność tych zarzutów mi stawianych i pomówień, bo tak mogę to nazwać, wynika z jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie od tej kadencji radni mają bardzo szeroki dostęp do wszystkich dokumentów i pomieszczeń, w których się one znajdują. Mówię o tym artykuł 24 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym. Dziś, jeżeli wiemy, że w jakimś gabinecie w Urzędzie Miasta bądź jednostce podległej, czy nawet spółce prawa handlowego z udziałem gminy, możemy przyjść do kierownictwa tej instytucji i zażądać nie tylko wglądu w ten dokument, ale wejścia do gabinetu, w którym on się znajduje. I nie będę ukrywał, że radni skorzystali już z tego uprawnienia. Około dwóch tygodni temu udałem się z panią Izabelą Zielińską do Szkoły Podstawowej nr 7, żeby sprawdzić, jak wyglądała kwestia zapłaty odsetek przez panią dyrektor od zwrotu dodatku motywacyjnego i ustaliliśmy, doszczegóławiamy teraz jeszcze w formie interpelacji, że odsetki te zostały zapłacone przez osobę trzecią, a konkretnie przez urzędnika Urzędu Miasta Kołobrzeg. I proszę się nie dziwić, że radni będą korzystali z tego uprawnienia. Mogłem mieć wgląd do tych dokumentów w każdej chwili, nie pytając zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej. Wystarczy, żebym poszedł do Wydziału Spraw Obywatelskich i poprosił o wgląd w te konkretne dokumenty. Ja się z tymi dokumentami zapoznałem tutaj w Biurze Rady Miasta. Wydałem odpowiednie dyspozycje, w jaki sposób je zabezpieczyć, żeby nie wpadły w niepowołane ręce. Jest na nie nałożony zakaz kopiowania i powielania w formie czy elektronicznej, czy papierowej. W związku z tym osoby, których dane są w tym skoroszycie, mogą być pewne, że nic się takiego nie wydarzy. I ostatnia kwestia, co do której chciałem się odnieść jako przewodniczący Rady Miasta i wyrazić swoje głębokie oburzenie tym, co się wydarzyło podczas gali Konika, a dokładnie zachowaniem byłego prezydenta Janusza Gromka, który, jak państwo wiecie, bo część z państwa już relacjonowała te kwestie, znieważył radną Renatę Brączyk. Nie będę cytował tych brzydkich słów, które pod jej adresem powiedział, ale to nie była jedna osoba obrażona przez pana prezydenta podczas tej gali. Podobna nieprzyjemność spotkała radnego Piotra Rzepkę, któremu były prezydent Janusz Gromek powiedział również kilka obraźliwych słów pod jego adresem, ale panu Januszowi Gromkowi zdarza się to częściej, również w stosunku do przedstawicieli naszego klubu, poprzez wysyłanie SMS-ów. Jeden z nich o treści: życzę powrotu komórek, które pozwolą myśleć. Wydaje mi się, że nie powinien się były prezydent w ten sposób zachowywać względem radnych Rady Miasta. I tutaj emocje, jeżeli sobie z nimi nie radzi, to powinien trzymać na wodzy. Jestem przekonany, że Akademia Dobrego Słowa, którą w naszym mieście chce zainicjować pani pełnomocnik do spraw równouprawnienia przy panu marszałku, zyskała w ten sposób na ochotnika pierwszego swojego słuchacza. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to nie widzę, dziękuję.